Patrząc na pogodę w tej chwili, nic nie zwiastuje pięknej pogody na weekend, ale być może ta pogoda rzeczywiście się zmieni. Aktualnie jesteśmy pod wpływem niżu, którego centrum znajduje się nad Ukrainą. W nocy przyszedł front atmosferyczny i jesteśmy teraz w takiej dosyć wilgotnej masie powietrza, ale z zachodu napływa już klin wyżowy z powietrzem polarno-morskim, nieco chłodniejszym, ale ten wyż przyniesie nam rozpogodzenie. Dlatego już po południu będą przejaśnienia, noc ma być bardzo pogodna, niestety bardzo zimna, z temperaturą nawet do 0 stopni, mogą być również przygruntowe przymrozki. Jutro ładnie, pogodnie, zachmurzenie małe, temperatura maksymalna 11-13 stopni w naszym regionie. Ponieważ dosyć szybko rośnie ciśnienie atmosferyczne, no jest to związane oczywiście z silniejszymi podmuchami wiatru. Wiatr będzie odczuwalny dzisiaj, jutro przed południem dość porywisty, potem słabnący. W niedzielę podobny typ pogody, być może więcej chmur, ale za to cieplej, do 15 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany i ciśnienie dosyć wysokie, więc te takie nasze samopoczucie też powinno być lepsze niż aktualnie. Na najbliższe dni, na najbliższy nadchodzący tydzień prognostycy przewidują coraz wyższą temperaturę, więc nawet do 20-22 stopni w cieniu, gdzieś tam w środku tygodnia. Miejmy nadzieję, że te prognozy się sprawdzą i rzeczywiście będziemy mieli prawdziwie wiosenną, coraz cieplejszą aurę. Czyli przyszły tydzień i miejmy nadzieję przyszły weekend już ciepły, bo ponieważ przyszły weekend, trzeci już piknik rakietowy tutaj w Planetarium Śląskim. Tak, bardzo liczymy, że ta pogoda rzeczywiście się poprawi i utrzyma do kolejnego weekendu, bo 9 kwietnia, właśnie w sobotę, zapraszamy na trzeci piknik rakietowy. Jest to impreza plenerowa, rodzinna, dla dzieci, młodzieży, rodziców. Jest ona pewną pamiątką, można powiedzieć, upamiętnieniem daty 12 kwietnia. Jest to Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. Na pamiątkę dwóch ważnych wydarzeń. W roku 1961 w kosmos poleciał pierwszy człowiek, Jurij Gagarin. 20 lat później, w 1981 roku, wystartował pierwszy prom kosmiczny Columbia, no, rozpoczynając erę wahadłowców. Nasza impreza oczywiście z tak odległym kosmosem nie ma nic wspólnego. Jest to bardziej, tak jak powiedziałam, impreza plenerowa, ale mamy również rakiety. Rakiety będą wodne. Tutaj mam takie akcesorium. Każdy może przyjść do nas z butelką po wodzie mineralnej na przykład, a my sprawimy, że ta butelka poleci dosyć wysoko. Będą rakiety spalinowe. Tutaj nas wspomaga Polskie Towarzystwo Rakietowe, które również będzie na pewno reprezentowane na naszym pikniku. Będzie samochód wojskowy z prawdziwą wojskową rakietą. Nie zdradzę jaką, to proszę sobie przyjść i zobaczyć. Będą gry, zabawy dla dzieci, jak co roku. No i jeszcze być może kuchnia polowa, więc nasza impreza z roku na rok jakby ma coraz większy zasięg, rozwija się. Serdecznie wszystkich zapraszamy.